Dzień dobry Państwu. Po przygodzie z europejskimi drużynami wracamy do pucharu, eliminacji pucharu Ligi Mistrzów. Do rozegrania drugiej części tej konfrontacji. Bogaci o doświadczenia. Kadrą taką, jaką mamy, pod uwagę wybranych tych 19-20 zawodników, których Państwo znacie z dwóch ostatnich konfrontacji i z kadry przedstawionej na te mecze. Powtórzę, że to jest druga połowa. Powtórzę, że w piłce nożnej gra się o zwycięstwo. Jestem absolutnie przekonany, że drużyna z Budo 13 przyjedzie właśnie po to, aby wygrać we Wrocławiu. Ostudzam hura optymizm tych, którzy są blisko mnie z piłkarami na czele, że czeka nas konfrontacja, z której musimy wyjść zwycięsko i naprawdę wiele zrobić, aby uniemożliwić wygranie tego meczu drużynie z Podgorica. Jeżeli w tym meczu forma zawodników będzie co najmniej taka jak poprzednich dwóch, wprawdzie towarzyskich, ale drużynami lepszymi z pewnością jak Podgorica, to dokładają do tego umiejętności taktyczne, sposób rozgrania tego meczu. Mam nadzieję, że dokończymy tą konfrontację zwycięstwa. Na dzień dzisiejszy nie mamy kontuzji. Wszyscy, o których wspomniałem, są brani pod uwagę. Sprawa 11. Pierwszy jedenastki wprawdzie już jest w 80%, ale jeszcze dzisiejszy, jutrzejszy trening zadecyduje i oczywiście analiza, kolejna analiza meczu Podgorice, w jakim składzie wystąpimy w tym meczu. W zasadzie to, w jakim składzie wystąpimy, jest na drugim miejscu. Ale uważam, że na pierwszym miejscu jest to, w jakiej formie ci zawodnicy, którzy wyjdą na boisko, zaprezentują się przeciwko drużynie z Podgorice i mając na uwadze główny cel, rozstrzygnięcie tego dwumeczu na swoją korzyść. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. Dobra, Andrzej Wodnowski, Fakt Sport. Na początek o personalia, czyli, bo powiedział Pan, że prawie taka sama, ale czy dokładnie taka sama, czyli czy są dwaj młodzi i czy jest Grudzicki w tej kadrze? Na przykład chciałem. Grudzicki jest na pewno. Dwaj młodzi, czyli myślę, Wecel Garyga. Tak. Dwaj młodzi na pewno. Przepraszam, Grodzicki na pewno, a dwaj młodzi decydujemy po dzisiejszym treningu, bo nie mamy zgrupowania dzisiaj przed jutrzejszym meczem. Dopiero po jutrzejszym rannym treningu rozruchu udamy się do hotelu na obiad i przygotowanie bezpośrednio do meczu. Czy mocno trzeba, w zasadzie może jedno powiązane z sobą pytanie, czy mocno trzeba było tonować optymizm zawodników, to po pierwsze, i po drugie, czego Pan się spodziewa ze strony Podgoricy? Ataków w pierwszych 15 minutach, czy może czegoś innego? Ja przygotuję zespół na dwie, trzy ewentualności. W każdym razie, ja sobie zdaję sprawę z tego, że utrata bramki, szczególnie na początku meczu, mocno nam skomplikuje sprawę, ponieważ da szansę i wiarę przeciwnikowi osiągnięcie takiego wyniku, który by doprowadził do ich szansy do końca meczu o przejście
Śląska Wrocław. A wiem doskonale, że w takiej sytuacji nerwy nie będą na boisku dobrym doradcą i bardzo by mi zależało na tym, żeby to się rozstrzygnęło właśnie biorąc pod uwagę umiejętności piłkarskie, a nie później atmosferę, która nam doprowadzi do zapominania o taktyce, a emocje będą górą i przerodzi to się w kopaninę, nie daj Bóg, w utrzymywanie wyników. A to nawet się nastroje mocno przyrodzą? Te optymistyczne? To znaczy, mi się wydaje, że te dwa mecze, któreśmy rozegrali z drużynami kulturę europejskimi, no one dały dużo do, no nie chcę powiedzieć zejścia na ziemię, ale do zdawania sobie sprawy z tego, że w każdym meczu można wygrać, każdy mecz można przegrać, a nie decyduje o tym tylko umiejętności. Powiedziałem zawodnikom, że jeżeli drużyna, szczególnie ta druga, która wygrała tylko 1-0 z nami, pomimo że na boisku widać było, że tam grają piłkarze dobrzy, bardzo dobrzy, to żebyśmy z kolei nie myśleli, że sobie tak pogramy z Podgoricą, bo ja uważam, że nie ma aż takiej różnicy między Podgoricą a nami, jak różnica między drużynami, któreśmy tutaj grali w pucharze we Wrocławiu, a nami. To jest istotne, aby się nie zagotowały głowy, że mistrz Polski jest już na takim etapie, że ta Podgorica jest dosłownie do połknięcia. Proszę bardzo. Kościół na TVP Wrocław. Śląsk dostał zakaz, znaczy kibice Śląska dostali zakaz wyjazdowy na jeden mecz od UEFA niedawno. Czy będzie brakowało tego w przypadku ewentualnego awansu dwóch meczów z Helsingborgiem? Będzie bardzo brakowało wsparcia kibiców? Nie rozwiążą się, powiem wprost, na pewno tak. Pod warunkiem, że byłoby to takie jak na przykład w Dundee czy w meczach z Lokomotivą. Czy z Rapidem Wiedeń. Proszę bardzo. Jakub Budek, Gazeta Wrocławska. Panie trenerze, tydzień temu udało się z tyłu zagrać na zero. W sobotę też wystawił pan ten sam skład, mówiąc, że chce go pan zrywać. Czy dopuszcza pan jakieś zmiany w linii defensywnej jutro? Czy był pan zadowolony z tego sobotniego meczu też i raczej tam się nic nie będzie zmieniało? Chyba jak powiem, że byłem zadowolony z gry defensywnej, to państwo mi przypomniecie stary, ale 4 bramki się stracili. Natomiast już występ nasz w Podgorice, jak państwo pamiętacie, był bez Rafała Grodzickiego, który wisiał za kartki, ale nie ukrywam, że to jest stoper, na którego liczymy i uważam sobie, że co będzie grał. Proszę bardzo. Tomasz Braziń, Telewizja Polska Wrocław. Czy Sylwester Pustajuk może zagrać w większym wymiarze w tym spotkaniu? Może nawet od początku. To, że grywa krócej, mniej, to po pierwsze biorę pod uwagę, że on jest po raz pierwszy w przygotowaniach, że tak powiem, pod moją, jak to nazwać, panie redaktorze? Kuratelą może. Tak, piękne słowo. Kuratelą. Ale pamiętam, że on grał wszystkie mecze w Bielsku. I z pewnością był na takim etapie, w którym miał już dość piłki. My go, nie chcę powiedzieć, oszczędzamy, ale go tak przygotowujemy, żeby jego największa zaleta, szybkość, dribbling eksplodował nam w każdym meczu. Ja podziwiałem Bartka Sobotę w ostatnim tutaj meczu, ale sobie zdaję sprawę, że tak jak on grał w tym meczu, utrzymać na dłuższy etap tych rozgrywek nie będzie sprawą łatwą. Tam też trzeba będzie, tak powiem, niemal jak aptekarz, dozować to i dawać zawodnikom grać krócej po to, żeby w następnym meczu mieli szansę zagrać podobnie. Ja się bardzo cieszę, że po 1,5 miesięcznym pobycie w kadrze
Galigi no jest on w takim miejscu, że nie obawiałbym go się wstawić w jakimś meczu na pozycję, na której miałby szansę to już udowodnić. Nie bać się przeciwnika, grać odważnie, grać mądrze, a mieliśmy stracili trzech zawodników, dwóch na pewno, Madeja i Piotrka Cwielonga, którzy na tych pozycjach mieli wiele meczów bardzo dobrych. Jakość była naszej drużyny. Czyli byłaby to szansa, aby młody zawodnik tam wszedł i również był brany pod uwagę na pozycji ofensywnej tłoku. Ja chciałbym jeszcze raz o obronę zapytać, czy oprócz Grodzickiego bierze Pan pod uwagę także wstawienie do gry, może nie w tym meczu, ale w najbliższych, Amira Spahicia? Biorę to pod uwagę. Sytuacja Amira była miesiąc temu jeszcze zupełnie inna. Zwracał się do klubu o możliwość rozwiązania kontraktu, bo miał bardzo intratną ofertę z zagranicy. Natomiast dla nas trenerów, oczywiście dla mnie, bardzo ważna jest analiza meczu pod względem pozycji, na której zawodnik odpowiada przede wszystkim. W obronie za obronę, a w ataku za atak. Podzielam zdanie wielu, że kilka wyjść Amira było bardzo efektownych. Jedno było na pograniczu. Taki film dziś japoński przypomniał, znaczy wojny amerykańsko-japońskiej. Natomiast no, zawodnik musi również w takiej sytuacji brać pod uwagę swoje zdrowie, a na środku boiska nie trzeba robić aż takich ambitnych wejść. Młodzi zawodnicy Śląska zebrali dobre recenzje podczas turnieju Masters. Śląsk jest atakowany za brak transferów, czy też za brak wartościowych, był atakowany za brak wartościowych transferów. To może to jest też odpowiedź, żeby jakoś mocniej postawić właśnie takich piłkarzy jak Garyga, który dowodził na przykład też no, swoją dużą przydatność do zespołu. Bo często jest tak, że w polskiej ekstraklasie nie stawia się na tą młodzież, że to jest takie moje pytanie. Czy przy dobrym wyniku na przykład w jutrzejszym spotkaniu będzie można nadać dłużej pograć w młodym piłkarzu? A druga rzecz... No ja już powiem od razu na to. Ja nie jestem aż takim optymistą jutro, żeby ten wynik był szybko bardzo optymistyczny. W związku z tym ja zastanawiam się do końca, czy Garyga jutro ma być w 18. Natomiast gdyby to było pewne, bardziej jak w tej chwili, to z pewnością bym go tam miał. Państwo widzieli, jak grali nasi, szczególnie napastnicy z zagranicy. Macie swoje zdanie. A przed chwilą powiedział, że atakuje się klub, atakuje się jeszcze tam kogoś. Nie wspomniał Pan o mnie. Ja sobie zdaję sprawę, że mnie się nie atakuje, mnie się prawie kopie za wszystko, co się tu dzieje w klubie. Ale jakoś sobie daję radę i mam nadzieję, że nie zgłupieje i w tej konfrontacji, a szczególnie w tym, że co w zasadzie pomalutku dodawać do tej drużyny, jak to się czasem mówi, młodą krew, czy świeżą krew, jak i to wzmocnienie, które jest prawdopodobne. No to wszystko trzeba zgrywać, a gdybym był poza pucharami i myślał tylko o lidze, to miałbym jeszcze ponad 3 tygodnie do przygotowań. To by wyglądało troszkę inaczej. W tej chwili nikt nie mówi o lidze. Wszyscy mówią o tym, żeby te dwie, mimo wszystko przeszkody, po tej pierwszej, następną zdobyć. To jest z pewnością również dla mnie wyzwanie, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że śmieją się dość wyraźnie, że polskie drużyny grają w grupowych już rozgrywkach Champions League. Ja sobie pozwoliłem powiedzieć, że my nie jesteśmy lepszą drużyną jak kiedyś Wisła, kiedyś Legia, czy kiedyś Lech Poznań, a im się to nie udało. Zadam kiedyś pytanie dziennikarz, czy w końcu się polska drużyna dostanie. Tak,
przyjemna, nie wiem, myślałem, czy on dopiero przyjechał z Nowej Zelandii i patrzy, co się w polskiej widze dzieje, a nie pamięta tamtych drużyn, jakie miały problemy. Bo to jest kwestia również, nie mówiąc o umiejętnościach, bo wszyscy o tym wiemy, ale no, pewnego szczęścia nawet w głosowaniu, czy później w czasie meczu. Gdzieś, panie trenerze, pan jeszcze widzi ewentualnie Tomasza Jodłowca w tej swojej układance na, powiedziałbym, zespołu? Pan redaktor Lewandowski już napisał tyle na temat Jodłowca, jak jeszcze na oczy nie widziałem w klubie. Wiem, że są prowadzone nie tylko rozmowy, ale badania mieć do końca pewność o zdrowiu zawodnika, tym bardziej, że to będzie transfer nie na pół, będzie inwestycja dla klubu po tych ubytkach, które dotknęły zespół po rundzie piosenki. Proszę bardzo. Grzegorz Domczyszek, PFM 24. Jak już rozmawiamy o transferach, to na jakim etapie są ewentualnie inne wzmocnienia w perspektywie dalszej przyszłości? Tak, i bardzo małe, i to jest pytanie w zasadzie nie do mnie. Proszę mi wierzyć, że zajmuję się tymi zawodnikami, które mam. Już nawet się uspokoili menadżerowie. Jeżeli mogę powiedzieć wprost, że 2 miesiące temu miałem tyle, taką stercę i gorący telefon od propozycji, bo to wszystko zostało w takim miejscu, że no być może nie tylko moje zdanie na temat potrzeby wzmocnienia, ale również ważniejszych ludzi ode mnie w klubie przekonały się, że to trzeba zrobić, aby no, istnieć nie gorzej jak dotychczas. Czy jakieś jeszcze pytania? Z pewnością, jakbym miał panu dodać, każdy transfer do Śląska jest możliwy. Bardzo dobrego piłkarza za darmo. Okay, dziękuję. Proszę. Czy ewentualnie informacja z kraju na naszych przeciwników, że żeby lepiej nie przyjeżdżać do Wrocławia na ten mecz, to jest korzystna z perspektywy klubu? Od pana to pierwszy raz słyszę. Ja sobie nie wyobrażam, żeby każdy piłkarz z Czarnogóry, który tu przyjedzie, że tak powiem w cudzysłowie, zrobił sobie jaja z tego meczu. Oni przyjdą grać tak jak piłkarze z Bałkanów, no mnie przynajmniej przyzwyczaili lata, się przekonali do swojej umiejętności.